O sprawie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami dowiedziało się od sąsiadów niepełnosprawnego fizycznie i intelektualnie mężczyzny, którzy nie mogli już wytrzymać smrodu wydobywającego się z mieszkania. Od kilku tygodni słychać było także skowyt zwierząt. Przybycie na miejsce zdarzenia potwierdziło donos. Na miejscu znajdowały się dwie suczki, obie w bardzo złym stanie. Wydobywał się bardzo nieprzyjemny zapach pod drzwiami mieszkania, a ze środka było słychać, że znajdują się psy. Natomiast drugi raz pojechaliśmy już z właścicielem mieszkania, czyli z przedstawicielem TBS-ów oraz z dwoma strażnikami miejskimi i w ten sposób udało nam się wejść do środka. Zwierzęta były brudne, głodne i wystraszone. Inspektorzy przyznają, że od dawna nie widzieli pomieszczenia w tak złym stanie i zwierząt, które były tak zaniedbane. Czy na miejscu dochodziło do fizycznego znęcania się nad psami? Tego jeszcze nie ustalono, choć jeden z czworonogów posiada wyraźne rany. Warunki, w jakich przebywały zwierzęta i ich właściciel były tragiczne. Możemy tutaj mówić o rażącym niechlujstwie w utrzymywaniu zwierząt. Na podłogach znajdowało się mnóstwo psich odchodów, podłogi były gnijące, śmierdzące, lepiące. Wszędzie unosił się bardzo nieprzyjemny zapach. Nie zauważyliśmy miski z karmą, na środku pokoju stała jedynie miska z wodą. Właściciel zwierząt nie był w stanie powiedzieć nam, dlaczego zwierzęta znajdują się w takim stanie. Zwierzęta otrzymały już pomoc i są w bezpiecznym domu tymczasowym. Mężczyzna został pouczony, jednak ze względu na jego stan psychiczny i fizyczny nie będzie pociągany do odpowiedzialności. Ze względu na stan mężczyzny podjęliśmy decyzję, że przeciwko niemu nie będziemy kierować żadnych postępowań. Mamy nadzieję, że zawiadomione przez nas służby obejmą mężczyznę odpowiednią opieką i udzielą mu pomocy. Natomiast jeżeli chodzi o zwierzęta, ich status prawny jest uregulowany na tyle, że możemy w każdej chwili wydać je do adopcji nowym właścicielom. Psy, choć są wystraszone, według pracowników TOS są bardzo przyjazne. Teraz potrzebują normalnego domu, który zapewni im odpowiednią troskę oraz bezpieczeństwo. Wszyscy chętni proszeni są o zgłaszanie się do szczecińskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.